Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Aro. Dzisiaj zapraszam Was na taki fajny wycieczkowy vlog. Jadę razem z moją koleżanką z Filipin do Londynu i ostatnio tam byłem chyba 2 lata temu, jak się nie mylę. Lubię Londyn, nie wiem czy bym tam mieszkał, bo to jest ogromne miasto. Jak pewnie wiecie, Londyn to jest ogromna metropolia i żyje tam z 9 milionów mieszkańców. Licząc jeszcze tam obrzeża miasta i ogólnie to pewno by wyszło z 12 milionów jak nic. Co jeszcze chciałbym tu dodać? Tak na szybko, byłem na zakupach w nowym St. James Quarter. To jest tutaj galeria handlowa, nowo otwarta, po 5 latach budowy. W końcu ją skończyli, jeszcze tak do końca nie jest tam pootwierane wszystko, ale powolutku otwiera się. Szukałem spodenki i sandały do tego wyjazdu. Udało mi się znaleźć po dłuższym czasie, a nie wiem, nie lubię robić zakupów. Dostaję po prostu białej gorączki i mnie pot zalewa. Dobra, pokażę Wam tak na szybko. To dzisiaj kupiłem. Nie miałem shortów i nie miałem sandałów, które w końcu udało mi się kupić. Była obniżka, tak. 50%. Tak się prezentuję, to pokażę Wam na szybko. Czarne. Nie są aż takie ciężkie, także będą wygodne, mam nadzieję. Do tego pod koszulkę spodenki aftershave. Tada! Oto moje jedzonko. Miejscówkę pod elektrownią. Ta elektrownia robi wrażenie. It's amazing here. Mamy mały piknik. Woda. Wszystko jest. Kanapki, trzeba to zjeść. Jak widzicie, budynek robi ogromne wrażenie. Elektrownia Battersea przechodzi teraz modernizację. Jest to elektrownia węglowa, która została wycofana z eksploatacji i do 2014 roku stała pusta. Projekt ma duże znaczenie dla Londynu, ponieważ przyczynia się do rewitalizacji zaniedbanych terenów na nadbrzeżu Tamizy. Chciałbym jeszcze dodać, że jest to jeden z największych budynków ceglanych na świecie. Let's go to the left, that's the river. Feelings. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah. Got me dreaming. Dreaming in colors I never dreamed. Oh, wow, it's so nice here. I let you in deeper than I let anyone else before. Try to find something nice to have a coffee. That's the one, yeah. We can sit down and relax. Is there any toilet here? Przechodzimy na drugą stronę. Będziemy ciśli na...
na szczyt wieżowca z ogrodem i barem. Szybko przebraliśmy się na czerwonym. Tutaj można przechodzić jak w Szkocji. Trzeba tylko uważać. A tutaj przez przypadek natrafiłem na katedrę świętego Pawła, jeden z najbardziej znanych kościołów anglikańskich w Wielkiej Brytanii i budowli w Londynie. Wysokość budowli mierzona od posadzki do końca krzyża umieszczonego na kopule wynosi 111 metrów. Teraz czuję się, jakbym był w Londynie z czerwonymi autobusami. Prawie będziemy na miejscu. Jest mega gorąco, pewnie to powtarzam już 100 razy. I oto nasz wieżowiec. Na samej górze jest ogród na dachu. Super. This is the line we need to get to our accommodation. We need to buy a ticket. Yeah, we got two. Hopefully we are not lost. Oh, here we are. When this train terminates, change for the Circle Line. DLR from Tower Gateway. Oh no! National Rail Services from Fenchurch Street. Exit 4. One eternity later. Finally, we're here. Zanim odpoczniemy w naszym zakwaterowaniu, jednym z powodów naszej wycieczki do Londynu było spróbowanie jedzenia w nowo otwartej filipińskiej restauracji fast food. Wow, it smells good. Oh, we'll try chicken, rice, and I want the juice. It's a pineapple mango. Wow, and spaghetti smells so good. First time I'll be eating Jollibee. Na pewno polecam filipińską wersję amerykańskich fast foodów. Spaghetti różni się tym, że sos jest słodki. I tried chicken. It looks like KFC, but it's a bigger piece. Mmm, so good. Oh my god, finish everything. That was good, very good, better than KFC. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych vlogów. Jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał, a dla zachęty i większej motywacji łapka w górę.